Dzisiaj, moi drodzy, tematy poważne, mianowicie porozmawiamy o uczuciach, czyli szczęściu, smutku, gniewie, lęku. Nie, zdecydowanie nie. My dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tych pozytywnych uczuciach i sprawdzimy, czy gracze Fortnite je posiadają. Są mili, pomocni, otwarci. Ale wybieramy tryb solo i klikamy graj. I sprawdzimy level pierwszy uczuć, mianowicie czy gracze Fortnite w ogóle są w stanie obdarzyć mnie zaufaniem i zagrać klasyczny 1v1, ale w normalnej gierce. W pierwszej grze polecę w bezpieczne miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć muszę odbić. Nie no, to też jest ziomek. Zarąbiście. Nie ma skrzynki. Siema stary. Nie mam HP, ale mam pompę. Dawaj, dawaj, misiu, dziękuję. Teraz już tylko pan rybka da mi apteczkę idealnie. Szybciutko uleczymy się do 100 HP. Sfarmimy jakiekolwiek macy. Wciągniemy grzybki. Nie no, serio, mordo, czekaj, 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 czekaj. 1v1, 1v1, chodź, dawaj. 1v1. Oj, biść. Stójcie, zatrzymajcie się, ponieważ mam dla was mega, ale to mega ważną informację. Mianowicie 13 i 14 stycznia o godzinie 18, równiutko 18:00, odbędą się finały polskiego, tak jest, polskiego turnieju o 15 tysięcy dolarów. Mowa oczywiście o Royal Festival Duo Cup, więc chłopie, w tym momencie napisz, kto według ciebie wygra i koniecznie, ale naprawdę koniecznie, widzimy się na streamie. PS, który odbędzie się tutaj? Próbujemy, raz jeszcze. O Boże, to bot, co nie? Tak, to jest bot, dobra. Tego odstrzelimy. Oho, ziomek ma medalion. Sprawdźmy w takim razie, czy również jaja są posiadane przez tego kolegę. O ile on tutaj w ogóle gdzieś jeszcze jest. Pa, 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 pa. Idzie. Dawaj, powodzonka. Jest pierwszy gościu. Pierwszy gościu. Ty, on ogarnia. On ogarnia. W pełni mnie zboksował. Góra jest jego. Góra jest jego, niedobrze. Niedobrze. Mam go? Nie mam go. Misiu. Dostał. 30. Podmianka. Moje. Nie wiem, gdzie on jest. Dostał, 80. I ma 0. Śpi, śpi. Nie trafiłem. O kurde, ale mi wywalił. Dobra, jest dead. Ale ja mam 10 HP. I to coś mnie chyba jeszcze dojeżdża. Pomacham, albo ucieknę. To jest lepsze, lepiej uciec. Apteczki gościu używa. No to zarąbiście, misiu, używaj sobie tej apteczki do woli. Big, daj aptekę. O, o, idealnie. To ważniejsze, gościu z medalionem dalej tutaj jest. Więc ponownie budujemy rampę. I czekamy, bo tam ktoś walczy z botem. Mordo, nie strzelaj, ja cię widzę, chodź tu. Na 1v1, zapraszam. On ma broń w ręce, ja coś mu nie ufam, to jest chyba snajperka, nie? Czuję, że on do mnie strzeli. Chodź, no nie strzela, ja cię proszę, tutaj. 1v1ek, weź kill off, co to jest bot? To jest bot, dobra, bota to trzeba odstrzelić. Hok, hok, 2-8. Czy on zabił medalionistę? Nie wiem, ale za chwilę się, o Jezu kochany, przekonamy. Gdzie jest medalion? Nie wiem, ale chyba mam kolejnego bota. O co chodzi, stary? Dlaczego ja mam jakieś boty? A medalionista zginął w sejfie. Ja pierdzielę, co to za dziwny mecz? Nie wiem, ale mam plan. Stop, tu jest gościu. Ja buduję rampę do 1v1 i czekam. Chodź, 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 chodź. To jest mój gościu z Banty w ogóle i on ma medalion, patrząc na minimapę. Chodź na... Ja pierdzielę, ale to trzeba być śmieciem. Oficjalnie stwierdzam, że gościu jest śmieciem. Pozdro. I jeszcze raz. Pytanie brzmi, czy ja powinienem dać mu drugą szansę, czy raczej nie? Wydaje mi się, że nie. On jest na mnie napalony. O Jezu, jaki on jest napalony. O Boże. On jest dobry. Najlepsze jest to, że ten gościu jest serio dobry. O, 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 o. Otwórz, otwórz. On ucieka. On się boi. On czuje respekt. Dostał kraka znowu. Nie otwiera. Uleczmy się. Fajnie byłoby tego gościa zdetonować. On się leczy. Otwórz, otwórz, masz 0. Dobra, dzięki, pozdro. Kolejny chłop na mnie, mam plan. Macham ci, macham. To za debil. Stoi ze snajpą wcelowany, no co za łoś. Macham ci, chodź na 1v. Nie no, co ci ludzie mają w głowie? Zero jakiegokolwiek honoru. Idę tutaj i buduję to. Stój, buduję rampy. No, buduję rampy, chłopie. Chodź na 1v1. Jaki łoś to jest, nie? Chodź, masz nawet jeden medalion, weź go sobie. Tylko zagraj uczciwego 1v1, no weź sobie, medalion weź sobie, masz go, weź, weź medalion. Ej, to on go nie widzi? O, dobra, teraz chodź. 3, 4, go. Dobra, mam mało matców, ale gościu leci normalnego 1v1. Ja nie wiem, gdzie on jest. Taki coś tam kuma chyba, ale nie jest jakiś turbo wybitny, przynajmniej takie mam wrażenie na razie. Ole mi dał za stówę, ja nie mam HP. Nic mnie nie leczy oprócz medalionu. Dostał, on wyjdzie, nie? Nie wyszedł. Spadł. Czemu on schodzi? On mnie kolapsuje. Nie, nie kolapsuje mnie, jest tutaj. Chodź, 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 chodź. Dobra, mam go. Uff, coś przyleciało, kolejny ziomek. Czekaj, 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 czekaj. Stary,
Odsuń się. Naprawdę, no co ci ludzie robią? Dobra, oni się biją, to jest spoko. Teł macham, ja chcę z nim 1v1. Tutaj, 1v1. Rozwalmy to, może on zrozumie. Proszę, nie bij mnie. Nie bij, nie bij, ej, 1v1. Masz medalion. Podnieś medalion. Dobra, jesteś gotowy? No to chodź, powodzenia. To ty robisz ty? Ja zwykle 1v1 lecę. No gościu tak chyba średnio zakumał czacze na początku. O Jezu, ale mi dał rampę. On ma high i on ogarnia, nie ma matsów. Mam go, dostał. Dostał dach. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie widzę go. Widzę go. On ogarnia niestety. On jest dobry. Troszkę na czas zagrał. Nie ma matsów. O Jezu, ale to była głupota. Robi double edita? Nie robi, jest dziwny. Jestem w jego boksie ogólnie. Coś mi rysuje, ale ja nie widzę co. O, buziaka. No dobra, jest pozytywnie. Spróbujmy jeszcze raz. Halo, to on nie widzi? Trzymaj, weź sobie medalion, zapraszam. I lecimy 1v1. Ja pierdziel, od kiedy ci wszyscy ludzie są... No nie wiem o co chodzi, jacyś wybitni. Mam go, ma daszek. Nie ma, co się dzieje. Chodź, nie. Dał mi dach. O ja pierdziele. Spokój. On jest w moim boksie. To ciekawe zjawisko. Śpi. Ja schodzę. Zapraszam, panie kolego. 1v1ik cyk pyk. Halo, halo. Ktoś do mnie przyjdzie? No tak szczerze powiedziawszy, to zbyt wielu chętnych nie widzę. Lecę do niego. Nie, no to jest bot. Kolegę do lobby wysyłam. A ty? O Jezu, już widzę. Już nawet mi nic nie mów. Jak ja widzę, że ktoś gra po czwórnym scope'em na ARC, to przecież to jest niemożliwe, to też nie może być człowiek. Chłop ma medaliony. Ja umacham. Czekajcie, on chyba mi odmachał. Ja mu zbuduję tutaj rampę do 1v1, żeby on wiedział, że ja chcę. Tylko nie wiem, czy on wie. Chodź. Ja do ciebie naprawdę nie strzelę. Masz biga. Jakbyś nie miał. Zobaczmy, czy on go podniesie, czy on go nie podniesie. Nie podniósł, czyli nie potrzebuje. Dobra. Ty. Dobra, nie strzelaj. Chodź na 1v1, jak człowiek. Chodź. Dobra, jak ja szanuję tych ludzi, naprawdę. Kolejna osoba już się zgadza. Dobrowolnie na 1v1, no niestety on ma przerąbane. Nie ma przerąbane, on jest nade mną. O kurde, pamiętajcie, że on ma 2 medaliony, więc on się bardzo szybko leczy. On gdzieś kampi. U góry? Dobra, dostał za 30. Mega beznadziejny damage daje. Chodź, podmianka. Wszedł na dół. Moje, nie moje. Dostał. Kolego. O, w dupę. Dobra, kolega jest dead. Dziękuję, pozdrawiam. Za medaliony również pozdrawiam. Okej, temy. Zamykamy je, zostawiamy i szukamy kolejnych chętnych. Co ważniejsze, w top 8. Ziomek z medalionem, chodź tu. Proszę cię, ja ci pokażę tylko, że ja chcę tutaj normalnego 1v1-ka. Ty co ty robisz? Ej, on mnie nie widzi? Chłopie, ej, macham do ciebie, strzelam w górę. Ej, ty zobacz mnie, chodź na 1v1-ka. Nie strzelaj, błagam cię, chodź na 1v1-ka. 1v1. Co ty robisz? Ty jesteś botem i masz medalion? Naprawdę? Nie, to nie jest bot. Nie, no dobra, ja nie wiem, co to jest, widzowie. On ucieka. To nie jest bot, to jest człowiek. To jest człowiek! Co moje oczy widzą? Nie, ja go po prostu idę wyjaśnić. Takie coś mnie tak irytuje, jak ktoś tak robi. Ostatnia szansa. Nie, ty nie akceptujesz szansy. Dostał. O, ja też. No to mega. Mega niedobrze. No masz zero. Nie no, chłop ucieka. No ja nie wytrzymam. Strefa. Ja już nie mam użyć. Ale ja go laseruję. Co to ma być? Ej, z czystej ciekawości możecie mi napisać w komentarzu, czy wy byście na przykład zawalczyli, jakbyście zobaczyli rampy? I dlaczego tak, dlaczego nie? A ja szukam kolejnych osób. Zbuduję 1v1 i może ktoś będzie chętny. I tu jest ziomek. Ja tylko pamteczkę chciałem. Przepraszam. Ej. Wow, to bot. Kasujemy go. Dzięki. Halo. Jest gościu. Dawaj do mnie. Proszę cię. Nie. Top 2 nobków. Czy wy to widzicie? Nie. Chłopaki grają no builda. Czy się idę ich zakilofować? No nagrywanie odcinka o 11 to chyba nie był najlepszy pomysł generalnie. Hejka! Misiaku, ogarniasz? Chyba nie. Ty, mordeczko, a ty ogarniasz? Chyba też nie. To ja widzę. Ale za to trzeba przyznać, że zdecydowana większość graczy obdarzyła mnie zaufaniem, więc teraz wchodzimy na level 2, mianowicie przyjaźń. Więc sprawdzimy, czy ktokolwiek przybije mi piątkę. Zaczynamy budowę pierwszego serduszka. Nie wiem, czy ja pamiętam, jak to się robiło. Nie tak. A chyba tak. Dobra, jest serduszko, super. Wyrzucamy jakieś materiałki, jakąś amunicję, dajemy tą buteleczkę, dajemy nawet jakiegoś PM-a. Proszę bardzo, proszę sobie przyjść. Dobra, czekamy. Prosiu, no niech ktoś do mnie przyjdzie. Kolejna strefa mi siadła, jest po prostu idealnie. Top 20. A ja dalej nie widzę ludzi. Jest, na dachu. Nie no, jak on chodzi. On jest prawdziwy, widziałem, że sprintował. Dobra, to on jest prawdziwy. I on zniknął. Nie no, przecież ja nie wytrzymam. Mam plan, dobuduję drugie serce.
proszę bardzo, gotowe. I zniszczę wszystko dookoła tak, żeby te serduszka po prostu były jak najbardziej widoczne. Tu mam strefę. Co za tym idzie, zrobiłem jeszcze jedno trzecie serduszko. No błagam, czy ktoś tu przyjdzie? Ja mam lamę. Dawaj to. Nie no, stary, to wygląda fenomenalnie. To wygląda po prostu przepięknie. Jeszcze wszędzie porozrzucam sobie dookoła bandaże. Ktoś tu musi przyjść. Mini potki. No come on. Come on. 8 hours later. Top 10. Ja serio dalej wierzę, nie? Biegnie do mnie, biegnie, 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 biegnie. To nie jest bot, widzę po momencie, to jest człowiek. Okej, nie strzela. Jest dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. Ja może do niego zejdę, on mi macha, też mu pomacham. Zejdę do niego. Ja tutaj mu piąteczkę pokażę, czekaj, 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 piąteczka. Proszę, miej serduchek, masz serducho. Śmieć. Jeszcze mi tańczy. Nie wytrzymam. Jeszcze nie wytrzymam. Nie strzelaj, ja serce robię. Błagam cię, stary, mam top 10. Ja naprawdę chcę to zrobić. Co ty rob... Nie no, nie wierzę. Chłopczyku, co ty robisz? Ty jakiś parkurowiec mi się trafił. Halo? Ozdro? Nie bij, nie bij, no nie bij! Co ty robisz? Czemu? On chyba zrozumiał. Stary, no dlaczego ty mnie bijesz? Chłop ma 5 medalionów. On mnie przestał bić. Dobra, ja mu ufam. Masz biga, ja ci nic nie zrobię. Stary, uspokój się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wyrzucam tu wszystko, co mam. Chłop mi tańczy. Nice. Dobra. Nie, coś strzela, coś strzela. Zabij go. Dobrze. Bij go. O kurde, to jest jakiś przepoceniec. Chłop ma Twitch w niku. Dobra, to jest ziomal. Ja wyrzucam wszystko. Proszę, to jest dowód. Wszystko wyrzuciłem, ja się od tego odsuwam. Ja chcę tylko piątkę. Nie mam nic. Jest. Przybił mi piątkę. Jest ziomek. No to chłopie, to teraz. Przechodzimy na trzeci level. W ogóle nie sądziłem, że jakby do tego momentu dotrwamy. Bo trójeczka to level miłości i razem z tym gościem muszę przetrwać do top 2. Nie możemy zadać sobie damage'a. Musimy sobie ufać, musimy się przyjaźnić, musimy się kochać. Tak jakby. Bo moi drodzy, prawdziwa miłość wymaga poświęceń. Mogę biga? On chyba nie chce. On chyba ma, dobra, to ja piję, ja piję. Dobra, chodź ze mną, chodź, ja do ciebie nie strzelam. Wygrajmy grę. Ja ci w top 2 dam wina, chodź. Dobra, on do mnie nie strzela. Tu też czysto. Tam się biją. Lecę. Jeden dead. Drugi dead. Trzeci dead. Mamy top 3. To jest mój ziomal, dobra, do niego nie strzelamy. Fajnie, fajnie, sobie tylko wezmę to. Wezmę to. Proszę, dobra. A może ty chcesz, jak chcesz to masz. I dla mnie nie ma problemu, żebyś miał. Nie? Dobra, no to ja sobie wezmę. Gdzie jest ostatni ziomek? Znajduję go, kasuję i oddaję ziomowi wina. Kroki. Jezu, to mój, jak się wystraszyłem, Boże. Ej, zobaczcie w ogóle moje serducho, jak się trzyma. Ktoś tutaj tupta. Ziomek, na mnie. Został. Dead. Dobra, no to idziemy skakać. Jak chcesz, to możesz mnie kolapsować, ja ci oddaję wina. Proszę bardzo. Chociaż w sumie jak mnie skolapsuje, to wtedy z nim będę walczył. Ale jak mnie nie skolapsuje... To mu oddaję wina. Jezu, jak się w ogóle długo wchodzi na maxa. Czy on biegnie za mną? Nie, nie, nie. Ja skaczę, ty nie. Ja skaczę, ty nie. Wyrzucam wszystkie itemy, żeby on się nie bał, że coś zrobię. Proszę bardzo. Jest max high. Dobra. No to oddaję skok. Trzymaj się, brachu. Wyrzucam haczyk, żeby nie było. Co ty robisz? Ja wyrzuciłem haczyk. Nie, 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 nie. Ja skaczę. Ty nie skaczesz. To też wyrzucam. Trzymaj wszystko. Hasta la vista. Oddajemy winka. Zgodnie z obietnicą dla dobrego człowieka. Trzymaj się, stary. Trzymaj się. Top 2. Ale nie przejmujemy się, wchodzimy w powtórki i sprawdzamy, jaki ziomek miał nick. ZCS1. Zobaczmy, czy on ma streama. ZCS1. Na żywo. O chłopie. Czy wy czujecie, że ten ziomek ma Unreala top 2280? I szczerze wpadłem na naprawdę fajny pomysł. Mianowicie w tym momencie klikamy sobie lupkę, wklejamy kod do mapy 1v1, na której zagram z tym gościem do 4 wygranych rund o 10 tysięcy fałdolców. Może powstanie jakieś nowe FNCS duo? By the way, codziennie na tej mapie gram, więc jeżeli wy chcecie ze mną zagrać, to wbijajcie. I również często gram o jakieś nagrody. Where are you from? I'm from Spain. ¿Cómo estás? Yeah, muy bien. I can't speak a lot of Spain. You play tournaments or competitive? Yes, sometimes. Do you have earnings or...? Yes, like 1k. Holy shit. Co się dzieje? Ja pierdzielę, ale on mnie tu bombi. On jest najlepszy. Dobra, nie wiem jak on ma zero earningsów niby, jak on jest jakimś kotem. Najgorsze jest to, że gramy... Oj, bez leczenia, no co się dzieje? Nie wiem, co tu się dzieje. Gościu jest jakimś top 2000 Unrealem. Ja tu jakieś dymy z nim muszę kręcić. Wyedytował się?
Nie no, dobra, on jest najlepszy. Dał mi boxa! Jak trzymacie! O Boże! Co się dzieje? On mi zniszczył psychikę. Dawaj, edit, edit. Nie, dobra, on jest najlepszy. On jest najlepszy, on jest najlepszy, on jest najlepszy, matko. Dobra, ten chłopiec dziwny, ale dostał bombę. Śpi! Mamy to! Bro, you are so good! Thanks, bro. Czy on spadł? To jest moja szansa. To jest moja szansa. Oj, to chyba nie jest moja szansa, bo on sobie wszystko ładnie zabudowywuje. Mam go, dobra! 2-2! Nie jestem, on ma kraka. Oj, oj. O, w dupę! O! Skoczył mi do boksa! To jest moje, to jest moje. Nie jest moje. Dawaj, wychyl. Nie, co? Chodź tu. Ja pierdzielę. Nice. Ostatnio wszystko. Oj. Oj. Dostał. Dobra, dobra, dobra. Jest dobry początek. Jest dobry początek. If you win that round, I'm giving you 10k V-Bucks, ok? Ok. A, taka tam reakcja. Dawaj, otwórz. Otwórz. Ale on jest mądry. Jaki on jest mądry. On jest najlepszy. On wiedział dokładnie, co ja zrobię. Daję mu tam ścianę. Mam go. 38. Nice. 5 minutes later. Thanks for game, bro. Good day, man. Good luck in life. Thank you, bro. You too. Maybe one time we can play tournament if you want. Okay, okay. PS, widzów, wbijaj na mapkę. W tym momencie gramy. Pozdro.